10 najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości i ranking stworzyłem sam na podstawie zestawienia najważniejszych wydarzeń z różnych portali internetowych. Zaznaczam również, że niejednokrotnie będzie to nie jedno dane wydarzenie, ale procesy, które kształtowały współczesny świat. Podboje Aleksandra Macedońskiego. Aleksandra III Macedoński jest powszechnie uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców w historii ludzkości. Okres panowania Aleksandra wyznacza granicę między dwiema epokami historii starożytnej: okresem klasycznym i epoką hellenistyczną. Jego ojciec Filip II zreformował państwo macedońskie i zdołał podporządkować sobie większość Grecji. W 336 roku przed naszą erą Aleksander odziedziczył silne państwo oraz dobrze zorganizowaną i doświadczoną armię. Po ujarzmieniu greckich polis skontynuował plany ekspansji pozostawione przez Filipa w 334 roku przed naszą erą zaatakował rządzoną przez Persów Azję Mniejszą, rozpoczynając serię kampanii trwającą 10 lat. Złamał potęgę Imperium Perskiego w wyniku serii zwycięstw i do 327 roku przed naszą erą opanował całe państwo. W tym samym roku ruszył na Indie, lecz pomimo odnoszonych zwycięstw został zmuszony do odwrotu z powodu niezadowolenia w armii. Zmarł w wieku 32 lat w Babilonie. W trakcie przygotowań do kolejnych wypraw wojennych pozostawia imperium, którego rozpiętość ze wschodu na zachód wynosiła 5000 kilometrów. Po jego śmierci rozgorzały walki pomiędzy dowódcami macedońskiej armii, które doprowadziły do podziału ogromnego państwa na kilka królestw. Mimo, że nie rządził swoim wielkim imperium, zbyt długo efekty jego podbojów były ogromne. Zakładane przez niego greckie kolonie spowodowały rozprzestrzenienie się helleńskiej kultury na ogromny obszar, co spowodowało powstaniem kultury hellenistycznej. W kilka lat po jego śmierci Imperium zostało podzielone w wyniku wojen diadochów dowódców armii Aleksandra Wielkiego. Założone przez niego królestwa na wiele lat zdominowały Bliski Wschód. Wojny napoleońskie, seria konfliktów zbrojnych pomiędzy Francją i państwami z nią sprzymierzonymi a zmieniającą się koalicją innych państw Europy w czasach supremacji Napoleona Bonaparte. Były one kontynuacją wojen między pierwszą Republiką Francuską a państwami I i II koalicji, które wybuchły z powodu rewolucji francuskiej i trwały z inicjatywy i dzięki finansowaniu przez Wielką Brytanię przez cały okres konsulatu i pierwszego Cesarstwa. Historycy nie są zgodni co do tego, kiedy dokładnie należy datować ich początek. Niektórzy uważają, że należy je liczyć od momentu, gdy w listopadzie 1799 roku Napoleon przejął władzę we Francji. Inni uznają, że konflikty okresu 1799-1802 należy zaliczyć jeszcze do wojen okresu rewolucji francuskiej i za punkt początkowy wojen napoleońskich uważają zerwanie pokoju w Amin i wypowiedzenie Francji wojny w 1803 roku przez Brytanię. Obecnie w historiografii zachodniej coraz częściej nazywa się je wojnami koalicji, ponieważ faktycznie zostały one narzucone Napoleonowi przez kolejne koalicje. Wojny te dzięki talentom wódrzem Napoleona, początkowo zwycięskie, co zaowocowało podbiciem w krótkim czasie wielu różnych państw. Za ich końcówkę uznaje się 20 listopada 1815 rok, czyli klęskę Napoleona w bitwie pod Waterloo i podpisanie drugiego traktatu paryskiego w 1815 roku. Wojny napoleońskie przyczyniły się pośrednio do powstania w wielu krajach Europy nowego stylu myślenia, a w konsekwencji do walki o wyzwolenie narodowe w Polsce, w Belgii, we Włoszech i na Bałkanach. Rewolucja październikowa. Określenie stosowane na dokonany przez bolszewików przewrót zbrojny w Rosji w 1917 roku, gdy został panowany przez oddziały bolszewickie Pałac Zimowa. Członkowie rządu tymczasowego aresztowani. Przewrót, będący konsekwencją pogłębiającego się kryzysu politycznego w Rosji, zakończył okres dwu władzy w Rosji, gdy rządy od rewolucji lutowej sprawowały równoległe rząd tymczasowy i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Dwu władza trwała do zbrojnego przewrotu dokonanego przez bolszewików. Aresztowania członków rządu tymczasowego po zajęciu pałacu zimowego i przejęcia władzy przez bolszewików formalnie w imieniu drugiego wszechrosyjskiego zjazdu Rad. Po tych wydarzeniach komuniści przejęli władzę na następne 80 lat. Powstanie chrześcijaństwa i to wydarzenie należy podzielić na dwie części. Chrześcijaństwo powstało w pierwszej połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu jako wynik działalności Jezusa z Nazaretu. Skazany na śmierć przez rzymskiego namiestnika Judei, pan Piłata, umarł w Jerozolimie według tradycji XIV dnia Nisan. Część uczniów Jezusa pod wpływem opisanego w Nowym Testamencie doświadczenia osobistego i kontaktu z cudownie powstałym zmartwych Jezusem, zaczęło oczekiwać Jego ponownego przyjścia i obiecanego udziału w zbawieniu. Zmartwychwstanie było od początku centralną tezą wiary chrześcijańskiej i motywem działania pierwszych chrześcijan. Rozprzestrzenianie się nowej wiary było początkowo związane z istniejącą na Bliskim Wschodzie diasporą, wśród której pozyskiwano nowych wyznawców. Następne wydarzenie to edykt mediolański. Jest to edykt odgłoszony wspólnie przez cesarza zachodniej części Imperium Rzymskiego Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej części liceniusza w 313 roku w Mediolanie. Zaprowadził on wolność wyznania wiary w cesarstwie rzymskim. Od tej pory chrześcijaństwo bez przeszkód mogło rozwijać się. Na mocy edyktu nastąpił zwrot budynków i gruntów kościelnych gminom chrześcijańskim. Z czasem chrześcijaństwo stało się największą siłą religijną na świecie. Rewolucja francuska, okres w historii Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obaleniu monarchii Bourbonów. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie Bastylii przez paryskich mieszczan 14 lipca 1789 roku. Za koniec rewolucji uznaje się kres rządów dyrektoriatu 9 listopada 1799 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu, ogłaszając się dzień później pierwszym konstrukcjonistą. Podaje się także przewrót Thermidor Jański z 28 lipca 1794 roku, kończący rządy Jakobinów. Zdaniem legitymistów o końcu rewolucji można mówić w momencie restauracji Bourbonu w 1814 roku. Mimo to, również w okresie restauracji, politycy zwani ultrasami krytykowali króla Ludwika XVIII za akceptację parlamentaryzmu i odrzucenie możliwości powrotu do absolutyzmu. Był to pierwszy sensowny głos klas niższych w historii. Rewolucja przemysłowa, proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i Szkocji, był związany z przejściem od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturalnej bądź rzemieślniczej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę. Ten proces pchnął technologicznie świat do przodu, a zarazem rozpoczął się najgorszy w historii okres panowania kapitalistów, którzy byli niczym innym jak wyzyskiwaczami. II wojna światowa, największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. i Teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami Konfliktu były państwa osi, i państwa koalicji antyhitlerowskiej. W tej wojnie zginęło 85 milionów ludzi. Jest to dowód na to, jak faszystowskie i totalitarne systemy się nie sprawdzają i jakie są słabe, a mimo to nadal są ludzie, którzy w nie wierzą. Kształtowanie się greckich polis. Polis to forma państwa w starożytnej Grecji. Słowo to przyjęło się tłumaczyć jako miasto-państwo. Jest to jednak wybór niezbyt precyzyjny, gdyż sugeruje istnienie państwowego aparatu władzy oraz wskazuje nam niewielki, zajmowany obszar jako cechę charakterystyczną. Tymczasem istotą polis jest sposób sprawowania władzy. To niezależna wspólnota obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworzą oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych. Wspólnota ta zamieszkiwała określony obszar, połączona była językiem, Pielęgnowanymi kulturami religijnymi i wyznawanymi wartościami moralnymi. Polis to były państwa leżące na terenie dzisiejszej Grecji, a nie państwa miasta. To właśnie tam ukształtowały się podstawy tego, co mamy dziś: demokracja, militaryzm, filozofia, sztuka. Był to początek cywilizacji europejskiej. Taka jest prawda. Cywilizacja Sumerów, starożytny lud nieznanego pochodzenia, który pod koniec czwartego tysiąclecia przed naszą erą stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii, Sumer. Posługiwali się językiem sumeryjskim i pismem klinowym. Na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą Sumerowie zostali podbici przez napływających Amorytów i wchłonięci przez nowo powstałe państwo Babilonię. Z czasem ulegli semityzacji. To właśnie istnienie i funkcjonowanie tej cywilizacji pozwoliło ludzkości się rozwinąć. I to oni są naszym wspólnym dziedzictwem. Powstanie człowieka. Co innego może tutaj być na pierwszym miejscu. Warunki klimatyczne i ostra konkurencja ze silniejszymi drapieżnikami wymusiły stosowanie specyficznej techniki polowania. Metody długotrwałego biegu, nieprzerwanego mimo sygnałów o zagrożeniu organizmu przegrzaniem. W taki sposób powstał człowiek. Jak wiele teorii, wiele prób zbadania tego, jak przebiegała ewolucja człowieka, ale to, że powstaliśmy, jest najważniejszym wydarzeniem w naszej historii i pewnie kiedyś na tę listę będzie można włączyć zagładę ludzkości.